Dziękuję, panie marszałku. Mam pytanie do pana rzecznika dotyczące obniżenia wieku szkolnego, czyli realizacji obowiązku szkolnego przez sześciolatków. Chciałbym zapytać, czy pan rzecznik zapoznał się z wynikami badań psychologów dziecięcych, z których wynika, że znaczna część dzieci sześcioletnich nie wykazuje tak zwanej gotowości szkolnej. I zmuszanie ich do realizowania obowiązku szkolnego już powoduje wzrost ilości przypadków nerwic i niepowodzeń szkolnych. Czy pan chce na ten temat podjąć debatę, a może pan już podjął debatę z inicjatorami akcji Ratuj Maluchy? Czy pan uznaje rację rodziców, kilkuset tysięcy, blisko miliona rodziców, którzy nie życzą sobie takiej zmiany? Czy pan uważa, że rodzice nie wiedzą, co jest dobre dla ich dzieci i że, czy lepiej to potrafią ocenić politycy koalicji rządzącej? To są pytania, na które prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję.